Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Jak widzicie, budowa trwa. Wszystko tutaj nam pięknie powstaje, także zająłbym się może drobnymi poprawkami. Bo na przykład ten magazyn z alkoholem, z żywnością, z ubraniami ma niby podpięte jakieś centra dystrybucyjne, tylko że problem jest taki, że jak ja sobie to sprawdzałem, tutaj, to my mamy ładowanie, a tutaj ma być wyładunek, żeby oni mogli te ubrania, alkohol oraz żywność przywieźć tu i żeby mogli to potem rozwozić po mieście, do sklepu. Zobaczmy w takim razie jeszcze, czy w tej chłodni, w tym magazynie mięsa też to jest dobrze ustawione. Dystrybucja do magazynów, Ślebodzin magazyn mięsa, tak? No i tutaj też jest ładunek, ma być wyładunek. Coś takiego i teraz zobaczmy na dystrybucja sklepy 3. W tym magazynie ładujemy, w magazynie mięsa ładujemy i w sklepie robimy wyładunek. Okej, zgadza się. Także taka dosyć ważna rzecz. Dalej, bo wybudował nam się już ten magazyn, w którym będziemy trzymać paliwo. Zaznaczę sobie to od razu, żeby potem nie było problemów. No i w takim razie musimy teraz przejść tutaj, gdzie my mamy dystrybucję odpowiedzialną za paliwo i możemy sobie podłączyć ten magazyn, żeby oni właśnie to tutaj zwozili. Tylko teraz zjeżdżamy na dół i ustawiamy nie ładowanie, tylko wyładowywanie paliwa. I chcemy tutaj trzymać 90%. Okej, także to mamy i teraz zobaczmy jeszcze, czy na pewno gdzieś ładujemy to paliwo. Zgadza się, w zbiorniku paliwa ropy w Gliwiłostoku. No dobrze, szybko nam idzie, więc przechodzimy do kolejnej rzeczy, bo z tego co widziałem, ta autostrada jest już gotowa. Tędy można by jeździć, tylko że problem jest taki, że oni jeszcze nie wybudowali tego wiaduktu, pewnie im to troszkę zajmie, no i nie jest wybudowana też ta droga, więc na razie za bardzo z tego korzystać nie mogą. Także moja propozycja jest taka, żeby tymczasowo zrobić sobie takie podłączenie tutaj i może na przykład jeszcze gdzieś w tym miejscu. Możemy nawet tutaj zrobić taki przejazd, że gdzie tam będzie jakaś ciężarówka, żeby mogła właśnie sobie tutaj do tego miasta wjechać. Więc teraz powinno to działać dużo, dużo lepiej. A nie, że oni musieli tą taką polną drogą jeździć. No zobaczcie, jak oni tutaj powoli jeżdżą. No okej, także wracając jeszcze do paliwa, my musimy mieć jakąś lokalną dystrybucję. Dokładnie, żeby to zawozić na stację benzynową, gdzieś tam do jakiegoś komisariatu. O, który nam się już wybudował, bardzo dobrze. Także nim też się zaraz zajmę, a zerknę jeszcze na tę ciężarówkę. Co tutaj się dzieje? Czy ona nam się zablokowała? Może ja ją po prostu zresetuję. Ctrl-H kliknę i niech podjedzie tu jeszcze raz. No dobrze, a teraz dystrybucja paliwa. Do czegoś takiego wystarczy nam najmniejsze centrum dystrybucyjne. No i gdzie my to sobie postawimy? Czy ja to chcę wciskać gdzieś w tych okolicach? Czy może na przykład jakoś bardziej tu? O, myślę, że to będzie dobre miejsce. Stawiamy to tutaj sobie i czekamy. Tak, pewnie, czekamy aż oni to wybudują, tylko że to nam się nie przypisało do tego biura budowy. Już tutaj zjeżdżam, dodajemy nową budowę. Proszę bardzo mi się tym zająć. No dobrze, także teraz lecimy jeszcze do stolicy, ponieważ tak jak dobrze zauważyliście w komentarzach i tak jak ja zauważyłem w trakcie montowania poprzedniego odcinka, tutaj na tej stacji kolejowej nikt nie może czekać. Pewnie, bo ja to kiedyś wyłączyłem, bo nie było takiej potrzeby. No ale teraz, skoro ten pociąg sobie jeździ między tymi miastami, no to niech oni sobie czekają. I widzę, że nawet już ktoś tutaj przychodzi. Co tu się w ogóle dzieje? Czy oni nie mają gdzie pracować w tej stolicy? 50 coś pracowników? Chwila, a gdzie wy będziecie pracować? Wysiądziecie gdzieś w tym nowym mieście? Pójdziecie na budowę? No może, niech wam będzie. Skoro tak wolicie, no to okej. Teraz, komisariat. Oczywiście, żeby to nam tutaj działało, żeby nie było żadnych przedawnień, tak jak tam w stolicy. Kupujemy pojazd lub maszynę, poprosiłbym sortować po prędkości 155 km na godzinę, od razu 3 radiowozy, pewnie. I z tego co widzę, one od razu wyjechały. Tak, już się coś dzieje, już muszą gdzieś pojechać na akcję. Wyskoczyły nam tutaj jakieś sprawy, zbrodnia. No dobrze, niech oni się tym zajmą. No a skoro mowa o policji, to ja jeszcze muszę w stolicy coś naprawić, tak, bo z tego co patrzyłem, to mamy strasznie dużo niewyjaśnionych spraw. 700 coś w tym roku, 1600 w tamtym roku. Tutaj jak sobie zjeżdżamy, to jest tego strasznie dużo. Czy my możemy w ogóle anulować te sprawy? Dobra, możemy, bo nie wiem, czy to ma sens, to i tak jest już praktycznie przedawnione. Także usunąłem stąd wszystko, już mi się tutaj jakieś nowe przypisały, no i szanse sukcesu, jak widzicie, mamy dużo większą, więc ja teraz przejdę jeszcze do tego,
tego drugiego komisariatu, który mamy tutaj, też to usunę, a za chwilę dołożymy sobie jeszcze jakiś kolejny komisariat, bo serio, one nie wyrabiają. No dobrze, także tutaj mamy czyściutko, więc teraz przejdźmy może do stawiania jakichś nowych komisariatów tutaj w stolicy. Oni to powinni szybko wybudować, mamy tutaj sprawne biura budowy. Zobaczmy na coś takiego, 40 pracowników i tak się w ogóle zastanawiam, czy nie postawić tego gdzieś tutaj na tych przedmieściach, bo chyba komisariatu tutaj nie mieliśmy. No właśnie, więc niech ci ludzie też się tutaj tym zajmą, bo im się ostatnio nudziło z tego co pamiętam. Postawimy sobie to jakoś w tym miejscu i może jeszcze jeden taki budynek postawię, na przykład jakoś o, w tej okolicy, tutaj też mnóstwo tych budynków mieszkalnych jest, będą pracownicy, także niech tu będzie też jakiś komisariat, chociaż obawiam się, że taki duży to nam się tutaj nie zmieści. A na przykład coś takiego, to też jest dosyć duże, to może bardziej jakoś w tych okolicach. O, tutaj powinno być miejsce, dokładnie. Stawiamy sobie to jakoś tak, super. Więc mam nadzieję, że to jakoś będzie działało. Zobaczmy sobie, czy to już jakoś działa tutaj. Czy znowu nam się to zapycha? No powiedzmy, że jakoś jest, chociaż boję się, że i tak tego będzie za dużo. Trochę mało mamy tych funkcjonariuszy. 2 na 10, 3. Oni raczej nie dadzą rady. Zobaczmy, czy w tych budynkach są jeszcze jakieś miejsca. Chociaż obawiam się, że może być ciężko. No tutaj niby 44 na 50, więc może ja sobie zaproszę 5 takich ekspertów. Dalej, szukajmy jeszcze jakiegoś miejsca. O, tutaj 44, także poprosiłbym ekspertów. I jeszcze w tym budynku mamy 45, także kolejnych 5. Mam nadzieję, że oni podejdą tu, bo w tym momencie jest tylko 1 na 10. No a tak jak teraz patrzę na ten pociąg, to sporo ludzi wyjeżdża. 40 robotników, 14 pasażerów, 2 uczniów. No dobrze, jak chcecie tam pracować, możecie. Zajmijmy się teraz może finansami, bo tak sobie patrzyłem przed odcinkiem i my strasznie dużo tego importujemy. W kwietniu 283 tysiące poszło na import. Zobaczmy, co tu w ogóle się dzieje, co my importujemy. Najwięcej żywności. Dlaczego ja importuję żywność, skoro my mamy tutaj tyle pól, no to powinno działać. Już się tym zajmiemy, zobaczmy, bo co tutaj się dzieje? Niby są ci pracownicy w tych zakładach spożywczych, ale obawiam się, że trochę mamy za mało tych płodów rolnych. No, 25 ton. Sprawdźmy sobie może na ten magazyn. Tutaj też, niby jakieś 7 ton jest tej żywności, ale to zaraz podjedzie jakaś ciężarówka, wszystko zabierze. No, a pokażcie mi, jak sobie radzicie z alkoholem. Też nie najlepiej. Jak patrzyłem wcześniej, było jednak troszeczkę lepiej z tym. No i tutaj też słabo z tymi płodami rolnymi. Czy ja naprawdę mam dołożyć jeszcze więcej tych pól, no bez przesady? Czy to naprawdę nie wystarcza? W tym silosie to praktycznie nic nie ma. Tutaj mamy coś, też praktycznie nic. Czy wam może brakuje jakichś pojazdów, może jakiś traktor, czy coś byście chcieli? No zobaczmy, co tutaj w tym momencie stoi. No stoją traktory, stoi jakiś kombajn, stoi zamknięta skrzynia, więc raczej jakbym teraz coś dokupił, to by to nie miało sensu. No to by raczej nic nie dało. W takim razie idziemy dalej z tymi polami. Takie duże pole, no i zobaczmy, jakby ono się na przykład zmieściło mi gdzieś tutaj. Okej, stawiamy takie jedno w tym miejscu. Dalej, drugie gdzieś tutaj. Ja bym poszedł jeszcze o krok dalej, czyli coś takiego tu. I na przykład jeszcze jedno tutaj. Przedłużymy sobie tę drogę polną jakoś tak. To podłączamy, to podłączamy. Ja się jeszcze tak zastanawiałem, czy czasami nie wybudować kolejnych jakichś zakładów spożywczych. Bo w te okolice, żeby tu w ogóle ktoś pracował, no to oni muszą podjeżdżać tymi autobusami. A gdybyśmy mieli zakłady spożywcze prosto gdzieś tutaj przy tym osiedlu, no to by to mogło działać trochę lepiej i na przykład jakieś bezpośrednie podłączenie do tego silosu. No spróbujmy postawić na przykład coś takiego. Trochę to jest duże, no ale miejsce raczej tutaj mamy. To znaczy chciałbym to postawić jak najbliżej tej strefy, żeby ci pracownicy jednak mieli jak docierać. No przeszkadzają mi te przewody, czy one by nie mogły iść w jakimś lepszym miejscu? W tym momencie raczej ciężko będzie to przesunąć. No ale okej, jak postawię to gdzieś tu, to z jednego czy z dwóch bloków podejdą i to tak naprawdę wystarczy. No dobrze, także stawiamy to w tym miejscu. Oczywiście samodzielna budowa, nie mam zamiaru za to płacić. Do tego będę potrzebował jakiejś drogi, także przejdziemy jakoś tędy i dalej zmieścimy się tu gdzieś w ogóle? Może ja spróbuję z tego miejsca. Okej, tutaj będzie łatwiej, ale chyba bez przyciągania, dokładnie. Teraz to jest do wyburzenia i spróbujmy to jakoś ładnie podłączyć w ten sposób. Okej, także zakłady spożywcze będziemy mieli. Teraz jeszcze
jeszcze będzie mi potrzebny jakiś magazyn. Myślę, że coś takiego na 350 ton żywności wystarczy, tylko jeszcze takie moje pytanie, czy wciskamy to tu? Tak naprawdę nie musimy, możemy to schować na przykład jakoś za tym silosem. Także ja bym to postawił tutaj, tylko oczywiście bez tego połączenia dziwnego, które mi tutaj powstało, no płodów rolnych nie chcemy mieć w tym magazynie, absolutnie. Teraz jeszcze jakaś ładna droga tędy, równiutka, podłączamy się tu, no i podłączamy ten magazyn. No a jak on się wybuduje, no to wtedy podłączymy sobie też to do tych wszystkich dystrybucji, żeby mogli rozwozić to jedzenie po tych sklepach, ewentualnie na jakiś eksport, żebyśmy nie płacili, bo to jest serio bez sensu, że naszym największym wydatkiem jest żywność. Co tu jeszcze możemy zrobić, żeby wygodniej im się przychodziło do tej pracy? Na przykład jakaś taka ścieżka, tylko czy ja chcę ją wciskać tu? To znaczy możemy to zrobić trochę inaczej, na przykład wyjście jakoś w tym miejscu, dalej skręcimy jakoś na przykład tak do tej drogi i teraz stąd podłączymy się tu, chociaż wolałbym, żeby to było krótsze, na przykład tak i tak. No i tutaj sobie rozpoczniemy zaplanowaną budowę, też niech to sami wybudują. Okej, zobaczmy jak tam nasz nowy komisariat. Tutaj postęp budowy, no coś się dzieje, brakuje asfaltu, a ten drugi komisariat, czyli na tych przedmieściach, on jest w tym miejscu, tutaj widzę, że budowa trwa bez problemów, no i super. A czy te komisariaty czasami się nie zapchały, które my tutaj mamy? Pokazać mi to proszę. No nie jest dobrze, w takim tempie to oni raczej sobie nie poradzą z tymi sprawami, chociaż tutaj nawet dosyć spore te szanse są, 80 coś procent. No wiadomo, w niektórych jest mniej. Czy ja coś mogę im tu jeszcze pomóc? Funkcjonariuszy jest 40. Radiowozów nowych raczej nie ma sensu dawać, bo jak dam nowe radiowozy, to po prostu będzie więcej spraw do rozpatrzenia. No niestety nie o to mi chodzi w tym momencie. A co się dzieje tutaj? Też tego mnóstwo jest. No dobra, ale jak będą jeszcze dwa dodatkowe komisariaty, to miejmy nadzieję, że to jakoś zadziała. Też z tego co pamiętam, to mi pisaliście, że warto postawić taki dom dziecka. On też jakoś przestępczość zmniejsza? Chyba tak. No możemy próbować coś takiego dać. Na przykład jakoś w tej okolicy, tylko do kratek i teraz sobie to musimy obrócić. No i coś takiego dajemy tutaj. Szkoda, że się woda automatycznie nie podłączy, ale to w sumie zaraz sobie załatwimy. No i może jeszcze jakiś taki drugi dom dziecka, bardziej w tych okolicach. No nie wiem, może na tej wyspie się zmieści. Nie, tutaj raczej będzie ciężko. Chyba, że znajdę jakiś inny dom dziecka. No ten powinien być mniejszy. Zobaczmy teraz, czy ja go tutaj jakoś wcisnę. No, uda się, fajnie. Wstawiamy go w takim razie tutaj. Okej, i skoro już jestem przy takich rzeczach, to możemy jeszcze postawić jakiś, tylko troszkę inny. Na przykład jakoś tu. Mamy szkołę, mamy przedszkole, myślę, że dom dziecka też tu może być. Klikamy go tutaj i żebym nie zapomniał, zrobię sobie drogę, tak? Bo jak zostawię to na później, to zapomnę i się będę dziwił, czemu się to nie buduje. No i przechodzimy jeszcze na koniec świata. Pierwsza rzecz, to chciałbym zobaczyć, co tam słychać w naszym komisariacie. Tutaj jest. No też nie jest najlepiej, też mamy sporo tych spraw, więc wydaje mi się, że można by postawić kolejny komisariat, chociaż wcześniej wolałbym zwiększyć wydajność tego, bo też tych funkcjonariuszy jest strasznie mało. Czy ja tu gdzieś zmieszczę ekspertów? Ależ tu tych ludzi na końcu świata. Wszystkie budynki zapełnione. A może coś w tych nowych blokach? 80 na 80? Tutaj serio nie ma miejsca dla nowych ludzi. Niedobrze. Będzie trzeba coś wybudować. Okej, tutaj mamy 5 miejsc, także poprosiłbym 5 ekspertów. Tylko takie moje pytanie, czy oni tam dotrą? Nie ma szans, niestety. No dobrze, także chyba będzie to trzeba zrobić inaczej. Dostawić jeszcze jeden komisariat w tej okolicy. No i pewnie też więcej bloków. Komisariat może być na przykład w tym stylu. Postawmy go jakoś tu, tylko ja bym to może odpiął od tych kratek. Dajmy go na przykład w tym miejscu i skoro już jestem, no to też ten dom dziecka sobie postawimy. Taki duży budynek tutaj obok tego dworca i obok tego szpitala. Jeszcze tak sprawdzam to więzienie i my mamy 64 na 45 więźniów, więc ja nie wiem jak oni się tam mieszczą, no ale jest ich za dużo. Chyba, że część z więźniów jest teraz w hucie, pracuje i dlatego możemy mieć ich więcej. No nie wiem, ale co na pewno wiem, to to, że trzeba by dostawić kolejne więzienie.
tylko że nie chciałbym drugiego identycznego, chociaż, no nie, znajdziemy coś może standardowego. Standardowe więzienie z gry to jest taki gigant. Czy ja go gdzieś zmieszczę? Bo tego to nie mogę sobie raczej gdzieś w polu postawić, bo będą potrzebni strażnicy, chociaż w sumie są przystanki, jakoś by tu dotarli. No może nie jest to aż tak głupi pomysł, bo ci ludzie sobie tutaj wysiadają, tak? Idą do tych różnych zakładów, także gdyby też szli do tego więzienia, no dobrze, niech będzie, zaryzykuję. I przy okazji ci więźniowie będą też mieli blisko, żeby gdzieś tutaj pracować. Musimy sobie wyrównać teren, oczywiście to jest na szczęście za darmo. Teraz klikamy to w tym miejscu. Ja jestem ciekawy, czy się podpięło. Podpięło się, droga się podpięła. No także trochę do roboty będą miały te nasze biura budowy, a chciałbym, żeby miały jeszcze więcej, czyli dostawiłbym trochę więcej tych budynków. Spróbujmy to dać na przykład jakoś na tej drodze, tutaj w stronę torów. Coś takiego, jeden taki, kawałek dalej zmieściłby się drugi, i może jeszcze jakiś trzeci, czy to by było? Nie, to by było za blisko tego komisariatu już. Może na przykład taki mniejszy i lekko przesunięty, okej. No i teraz oczywiście jakaś ścieżka. Tutaj, równolegle do tego budynku, przejeżdżamy sobie tu. Jakieś przejście możemy zrobić tędy, do tej drogi. No i jeszcze jeden chodnik tutaj. To podłączamy. Mogę od razu wszystkie te wejścia podłączyć tutaj też. Z komisariatu jakaś ścieżka na przykład do tego miejsca, czy coś jeszcze. Możemy połączyć sobie ten budynek jeszcze bardziej. Wystarczy chyba. Dobra, jeszcze coś tutaj zrobię, żeby to już było. Zatwierdzamy, niech oni to budują. Wracamy do stolicy, bo gdzieś tutaj miałem zrobić wodę, w tych okolicach. Stawiamy hydrofornię, zobaczmy w ogóle, gdzie jest najbliższa hydrofornia. Tu coś chyba jest, tak? No dobrze, to postawię ją... Też chciałbym tak, żeby w razie czego było blisko do jakiejś rury. Tutaj mamy rozdzielnię. No okej, więc hydrofornia może być tu. Oczywiście jak najbardziej stawiamy. I do hydrofornii wystarczy raczej taka średnia rura. Przejeżdżamy z tym do tego miejsca. Tylko że rury, to ja jednak wolałbym budować na przykład za ruble. Proszę bardzo, ta rura do wybudowania i ta hydrofornia. Także to by było chyba wszystko tutaj. Jeszcze sprawdźmy, bo milicja nie dotarła na miejsce. Gdzie wam nie dotarli? Tu? To znaczy ja bym się na razie bardzo tym nie przejmował, bo budujecie, a nawet już wybudowaliście nowy komisariat. No i super. W takim razie kupujemy pojazdy po prędkości. 4 radiowozy. Myślę, że na razie wystarczy. No i będą oni tutaj mogli jakoś dotrzeć. Dalej, paliwo. Bardzo ważna rzecz. Mam tutaj gdzieś taki budynek jak dystrybucja paliwo, to znaczy druga dystrybucja paliwo, tak, bo w pierwszej to już nie ma miejsca. No i musimy podłączyć w takim razie ten komisariat i pewnie można by jeszcze sporo rzeczy podłączyć, tylko to się tak zapomina o tym. Czy ja mam podłączony ten komisariat? Mam. A tego, który tutaj się buduje, no to jeszcze niestety nie podłączę. W ogóle szpital? A nie, on jest już do innego centrum dystrybucyjnego. No dobrze, także na razie powiedzmy, że tyle wystarczy i zobaczmy jeszcze, czy tutaj są ci funkcjonariusze. No ktoś jest, wolałbym, żeby było więcej. Zmieści się tu ktoś? Ktoś się zmieści. Zapraszamy ekspertów. Dalej. Szukamy, czy gdzieś w okolicach nie ma jakiegoś pustego budynku, ale widzę, że one są po prostu wypchane jak tylko się da. No dobrze, w takim razie więcej ekspertów nie będzie. Muszą po prostu dać radę. Też mam nadzieję, że jak mamy jakichś studentów na przykład tutaj na Politechnice, to oni potem się zrobią ekspertami i będą mogli na przykład tam pracować. No a skoro już tu jestem przy tej Politechnice, to możemy na przykład włączyć kolejne badania. Tak naprawdę bez znaczenia w tym momencie co. Niech sobie coś tam robią. No i widzę, że strasznie dużo studentów czeka na wykładowców. Czy ja kiedyś zmniejszałem? Tak, zmniejszałem produktywność, także podkręćmy sobie to, żeby było dużo, dużo więcej tego miejsca. No i możemy jeszcze zobaczyć na siedzibę partii komunistycznej. Tutaj też mnóstwo tych studentów czeka. Podkręcamy, żeby mieć bardziej wyedukowane społeczeństwo. No a zobaczmy, jak sytuacja wygląda tutaj. Centrum dystrybucyjne się nie wybudowało, brakuje pracowników lub maszyn. Tutaj znowu nam się ten pojazd zablokował. No ja nie wiem, co mu tutaj przeszkadza. Ta droga, może ja zrobię jakiś wyjazd na przykład, może on z tym ma problem. Niech sobie tutaj wyjedzie. Jeszcze raz kolegę zresetujemy. No dobrze, niech tak będzie. Tutaj brak pracowników lub maszyn, brak pracowników lub maszyn. Co wam się dzieje? Przecież z tego, co widzę, to maszyny tutaj stoją i się nudzą. Może serio nie ma tych pracowników? Zobaczmy na ten przystanek. No jest ich tutaj strasznie mało.
Ci ludzie, to gdzie oni idą? Aha, tutaj gdzieś idą sobie do baru, ewentualnie do sklepu. Też pewnie jacyś gdzieś do szkoły, okej, na tą salę gimnastyczną. No a fajnie by było, żeby jednak więcej ich było na tym przystanku, bo to oni potem budują to miasto. Czy ja dobrze widzę, czy ci ludzie uciekają z tego przystanku? No, tak jakby tutaj tak było. A przepraszam bardzo, gdzie są autobusy z biura budowy? Czy my w ogóle mamy te autobusy? Jest jeden, tak? I gdzie on jest? On zajmuje się budową tego, no nie. Wy powinniście tak naprawdę budować te drogi w mieście, a tym się powinno zajmować biuro budowy tamto, biuro budowy autostrad. No dobrze, ale w takim razie to my serio, musimy dokupić więcej autobusów, bo to nie jest problem z tym, że my mamy za mało tych robotników, bo już chciałem kolejne bloki budować, tylko problem jest taki, że nikt ich stąd nie zabiera. Także tutaj, w biurze budowy, musimy zakupić sobie kolejny autobus. I pierwsza taka rzecz, wyjeżdża? Tak, widzimy, że wyjeżdża, więc jeszcze jedna rzecz, czyli może bym coś sprzedał, na przykład jakąś krytą skrzynię, bo ich mamy dużo. To sobie sprzedajemy, tak, 21 tysięcy i w zamian dokupimy jeszcze jeden autobus i domyślam się, że on od razu wyjeżdża. W takim razie może jeszcze jedną taką skrzynię sobie sprzedamy i kupimy jeszcze jeden autobus, no bo jednak na tych budowach muszą być pracownicy. No ale żeby było jeszcze troszkę więcej tych pracowników, to ja sobie pozwolę wybudować może jeszcze jakiś jeden budynek za ruble. Zaczniemy po prostu rozbudowywać te okolice, no okej. To by mogło być na przykład w ten sposób. Dalej, zobaczmy, czy zmieściłby się taki narożny. No, zmieściłby się, tylko czy ja chcę go tutaj czy tutaj? Możemy spróbować tu i teraz fajnie by było, jakby zmieścił mi się jeszcze jeden taki, tylko ja sobie może go obrócę w tę stronę i nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby przyciągać to do kratek. Chociaż bliżej tej drogi tak naprawdę tego nie postawię, a może postawię? No dobrze, niech będzie na przykład coś takiego. Teraz z powrotem z przyciąganiem do kratek wstawimy jeszcze jeden taki na przykład tutaj, no i drugi taki sam, tylko na przykład odbity lustrzanie w tym miejscu. I na razie tyle. Czy zmieści mi się w tym miejscu ścieżka? No dobrze, tutaj się zmieści, ale nie wiem, czy uda się z tą ścieżką przejść jakoś dalej. No tu mogą być problemy. Także tego muszę kawałek wyburzyć i teraz na przykład jakoś tak sobie skręcimy, podejdziemy tutaj, jakoś tak ładnie do kratki i dalej możemy już pójść prosto, chociaż to tak prosto nie wyszło, więc zróbmy może prostą ścieżkę i teraz stąd dotąd, no i będzie ładniej. Teraz ścieżka w tym miejscu do drogi, podłączamy budynek, idziemy jeszcze jakoś tędy, to możemy podłączyć, to możemy podłączyć, obowiązkowo podłączamy przystanek w jednym i w drugim miejscu, a czy będzie się dało stąd jakoś przejść? Chyba nie. Dobra, w takim razie to by musiało wyglądać jakoś tak, tylko że tu się też ładnie nie podłączę. Więc wyburzę może kawałek tej drogi i teraz zobaczmy, stąd dotąd pójdziemy, stąd dotąd też został punkt, chyba tak. No i teraz powinno się udać, dokładnie. Ten fragment ścieżki może ja zostawię, bo jakbym go usunął, to by dziwnie wyglądało. No, lepiej niech to będzie. Zrobimy jeszcze na przykład jakieś przejście na tę drogę, no i obowiązkowo musimy zrobić coś tu, tylko znowu mi się to nie podłączy do tej drogi. Wyburzamy w takim razie, podjeżdżamy do tej kratki, jedziemy gdzieś dalej, no i tutaj robimy podłączenie. Super. Tak naprawdę można przejść jeszcze z tym jakoś tak, no i tutaj jakieś przejścia dla pieszych jak najbardziej mogą być. Możemy to sobie rozpocząć, tylko że jeden z tych budynków to ja bym chciał teraz wybudować, może na przykład ten narożny, 42 tysiące rubli, okej. No i w takim razie będzie trzeba też wybudować tę ścieżkę oraz tę, będzie się dało dojść na przystanek oraz miejmy nadzieję, że też w jakieś inne miejsca. Chociaż z tego co tak patrzę, to oni tutaj muszą chodzić jakoś strasznie naokoło i nie dojdą do sklepu ani nigdzie, więc będzie trzeba też wybudować te ścieżki tutaj, dalej tak i jeszcze ta ścieżka. I w tym momencie miejmy nadzieję, że oni sobie normalnie tu wszędzie podejdą. Zgadza się. Cały czas mi wyskakują te komunikaty, że zbyt wielu przestępców. I to w stolicy, gdzie co kawałek macie komisariat. Na szczęście się wybudował już ten, także kupimy sobie znowu pojazdy. Raz, dwa, trzy, cztery na przykład.
od razu, żebym potem nie zapomniał, podłączymy sobie tutaj jakieś paliwo. No i z tego co widzę, to tutaj tych funkcjonariuszy mamy dużo, więc może, warto byłoby dokupić więcej tych pojazdów, żeby oni zbierali więcej tych spraw z całego miasta i dali trochę odpocząć na przykład tym innym komisariatom, gdzie niestety tych funkcjonariuszy jest mało. No jeden funkcjonariusz to raczej nie zajmie się tyloma sprawami. Dopiero co to usuwałem. Tyle się naklikałem, nic z tego. Zobaczmy jeszcze raz na przykład tutaj. No tu też jest dużo tych funkcjonariuszy. W takim razie może warto byłoby zbierać więcej tych spraw. Chociaż nie, no tyle ich jest, nie warto. Absolutnie nie warto. Tutaj radzicie sobie, mało funkcjonariuszy, spraw oczywiście za dużo. Może w takim razie zajmiemy się jeszcze rozbudową stolicy i postawimy jakieś budynki tu. Chociaż to tak naprawdę działa w obie strony, bo jak postawię budynek, będziemy mieli więcej tych ekspertów, tych funkcjonariuszy, którzy będą mogli badać te sprawy, ale jednocześnie będziemy mieli więcej przestępców, którzy będą, no, więcej spraw generować. No tak naprawdę to tutaj trzeba by jakoś zmniejszyć chęć tych ludzi do popełniania przestępstw. Czy my możemy tutaj dać coś im jeszcze? Nie wiem, kultura? Nie wiem, czy to wpłynie na przestępstwa. Może wyższa edukacja by pomogła, ewentualnie lojalność. No spróbujmy na przykład więcej tutaj tej edukacji dać, nawet niech będzie 20%, teraz to jest ładnie na zielono, też zadowolenie wzrasta. No ja nie wiem, czy to pomoże, ale myślę, że warto spróbować. No ale tych budynków też tutaj dostawię, niech te biura budowy się nie nudzą. Coś takiego tutaj, dalej drugi, taki później trzeci, coś może jeszcze podobnego, ale innego, raz, dwa. No i myślę, że na razie tyle wystarczy, no tylko, że oczywiście trzeba by tu jeszcze dać jakąś ścieżkę. Na przykład prosto przy tamtych blokach. No i to sobie łączymy, tak. Dalej ten, aha, on się nie podłączy, ponieważ tu mi brakuje drogi, więc zrobimy sobie jeszcze jakiś taki kawałek. No i teraz to się powinno podłączyć, świetnie. Tutaj jedną ścieżkę do drugiej fajnie byłoby podłączyć. Zrobimy to na przykład tak. No i może jeszcze jakieś przejście na ten komisariat, jakąś taką bardziej pokręconą ścieżką, która podłączy się tu. Ten parking też by można jeszcze podłączyć, tylko może zrobimy to w takim razie inaczej, czyli po prostu stąd dotąd. O, tak będzie ładniej. No i może tutaj podobnie, żeby też taka dziwna końcówka nie była. Przejdziemy sobie pod takim kątem, gdzieś tutaj obok tego komisariatu i do drogi. Wtedy to można podłączyć, tu jakieś dodatkowe połączenia, pewnie. Rozpoczynamy zaplanowane budowy. Jeszcze ta droga się nie rozpoczęła, ale ją w sumie mogę już zrobić za ruble, bo to naprawdę taki krótki kawałek, że bez przesady. Widziałem tam jakieś powiadomienie o domu dziecka. Zbyt mało wychowawców w domu dziecka. Zobaczmy. Wychowawcy 40 na 40, 39. No to co robimy? Kolejne domy dziecka by trzeba dać. Dzieci bez wychowawców. No jacyś tutaj są. Tak w ogóle trzeba tu dostarczać żywność, ubrania, mięso. I możemy też ustawić jakiś plan wychowawczy. No okej, ale zaczniemy może od żywności, bo jednak to by było najważniejsze. Także dodajemy tutaj nowe połączenie do tego domu dziecka. Mam nadzieję, że alkoholu, no nie, alkoholu tutaj nie przywiozą, tylko jedzenie, ubrania oraz mięso. No a jak ja wam ustawię ten plan wychowawczy? Programy kulturalne, ależ to skacze. To znaczy propaganda, to na pewno się przyda, żeby już od młodego wiedziały, że nasza republika jest najlepsza. Sport. Ja bym to zmniejszył, oszczędzimy sobie tych procentów. Edukacji tutaj niestety nie możemy zwiększyć. No dobra, także nie, w ogóle z tym sportem to ja bym zjechał na zero, gdyby się dało. Zwiększymy może jeszcze propagandę na przykład, kulturę, no właśnie, jakoś tak kultura oraz propaganda, niech będzie. I tak tutaj ten wpływ jest dosyć słaby, lojalność jest ujemna po wyjściu z takiego domu dziecka, no ale to chyba już nic tutaj więcej nie poradzę. A gdzie ja miałem ten drugi dom dziecka? Gdzieś tu chyba na końcu świata, to znaczy na przedmieściach, czy nie? Nie, on był na wyspie, dokładnie. I on też się wybudował, mamy tych wychowawców, nie mamy oczywiście tej żywności i tak dalej. Także to też obowiązkowo musimy sobie tutaj podpiąć. No i nie wiem, czy jest w ogóle sens zmiany tego programu wychowawczego. No możemy
próbować. Więcej propagandy, więcej tych programów, tak, tak, tak. Sport zmniejszmy. Okej, coś takiego, niech będzie. W takim razie trzeba by jeszcze ogarnąć dom dziecka na końcu świata. Możliwe, że już się wybudował, chociaż chyba nie. No, tutaj niestety mamy wolniejsze te biura budowy. Ale za to wybudował się ten budynek, tak? Mam nadzieję, że nic się tutaj nie dzieje. Brakuje wam tak naprawdę ubrań tylko. No, ale to będzie problem chyba ze sklepem, tak? Aha, bo ja tutaj mam taki sklep, w którym tylko można kupić żywność oraz mięso. Niestety nie można nigdzie w okolicach kupić ubrań. No ale wy tutaj macie przystanek, widzę, że pasażerowie są i możecie sobie podjechać gdzieś do centrum i tutaj mieliśmy sklep, w którym normalnie można kupić te ubrania. Także troszkę dalej musicie podjechać, ale są one w mieście. Sprawdźmy jeszcze, jak tam nasze zakłady spożywcze. Są pracownicy. Podoba mi się to, 90 na 90. Żywność, 25 ton na 25 ton. W tym magazynie 157 ton. O to dokładnie chodzi. No i teraz możemy to sobie w końcu fajnie podłączyć, czyli ja się w ogóle tak zastanawiam, czy nie wyłączyć na przykład tych zakładów spożywczych. 4 pracowników, jakieś resztki jedzenia tu są. No to tak naprawdę może być dobry pomysł, żeby tutaj już zamieszania nie wprowadzać. To sobie wyzerujemy, w takim razie tutaj nie będzie tej żywności. A czy możemy wyłączyć silos? To znaczy możemy odpiąć te centra dystrybucyjne, tak. Czyli to na razie będzie nieaktywne. Chciałbym się tylko teraz upewnić, co ja mam podpiąć, żebym o czymś nie zapomniał. Dystrybucja pola? To raczej nie będzie potrzebne. To służyło do przywożenia tutaj... A nie, do brania żywności? Gdzie ja tę żywność wywoziłem? A może to tylko tak sobie podpiąłem? No nie wiem, dziwne. To w takim razie odpinamy. Dalej, dystrybucja do sklepów. To już się przyda. Tylko w takim razie usuwamy blunik z Grad Magazyn 2. Dodajemy nowe połączenie do tamtego magazynu. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Bierzemy stąd żywność. Ładujemy, 0%, zgadza się. Kolejny budynek, małe centrum dystrybucyjne. Tutaj też. Odpinamy blunik z Grad Magazyn 2 i przypinamy w zamian, przypinamy, dodaj nowe połączenie, ten budynek, zjeżdżamy, 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 ładujemy, żywność 0%, tak, bo to jest na nasz własny użytek. To możemy zamknąć, dalej, dystrybucja do magazynów i tutaj też mamy blunik z Grad Magazyn 2, to sobie usuwamy, dodajemy to połączenie i w tym miejscu nie powinienem mieć chyba składu celnego, nie, 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 bo my żywności chyba w tym momencie w ogóle nie eksportowaliśmy, tylko używaliśmy jej w naszej republice. Bo gdybym chciał eksportować żywność, to mamy takie centrum dystrybucyjne o nazwie Export i do niego bym to podpiął. Tak w ogóle jak tutaj jestem, zlokalizowałbym to sobie. Nie mamy tutaj paliwa, tak? Więc trzeba by podpiąć jeszcze to w ten sposób. A mam nadzieję, że tamte są podpięte, czy nie? Może ja tego za dużo podpiąłem? Dobra, mniejsza z tym. Będzie paliwo przynajmniej. No i już tutaj widzimy, że podjeżdżają te ciężarówki. Zaraz pewnie ta żywność się skończy. Chociaż może nie, dosyć dużo jej jest. Tylko ja bym jeszcze chciał, żebyście mogli tutaj jakoś szybciej podjeżdżać, więc zrobię wam asfalt, ale zanim asfalt, to chciałbym, żebyście mogli jednak jakoś tam dojechać. Także zróbmy taką drogę tędy. To jeszcze kawałek prosto, teraz to z tym. W sumie się nie połączy. Okej, więc niech będzie tak. Z tym jedziemy jeszcze tutaj, kawałek dalej. Łączymy jedno z drugim. No i po tej stronie w takim razie zrobimy sobie asfalt. Oczywiście samodzielnie, powinni to raczej szybko wybudować. Dojeżdżamy do tego miejsca i wiecie co? Taki fragment też już mogę zrobić asfaltowy. Dalej. Okej, taki fragment, żeby to skrzyżowanie było ładniejsze. Chociaż czekajcie, czekajcie, bo za to muszę zapłacić, tak, żeby dało się wyjechać. No, żeby jednak była żywność teraz w tych wszystkich miastach, a to sobie mogą budować. Widzę, że nawet jakoś przejeżdżają po budowanej drodze, ale to pewnie mieli ją już wcześniej przypisaną. Tyle na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i sprawdźcie też ten filmik, który teraz widzicie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.